Witajcie, witajcie. Przed Wami recenzja książki pani Joanny Lampki, Pan Kamienia Wschodu, od wydawnictwa Alternatywne. I jest to tom drugi, aczkolwiek mam już recenzję tomu pierwszego, tylko nie wiem, jak to skombinować, bo moja drukarka jest z komputerem, stwierdzi, że nie będą mi dzisiaj drukować zdjęć, a że czytam ją w PDF-ie, to mam taki mały problem, żeby tą recenzję nagrać, ale zobaczę, może jakoś to ogarnę i najwyżej puszczę Wam jakieś cudowne zdjęcie. Dobra, ale zacznijmy może od recenzji tej książki. A więc będzie od środka, ale nie zwracajcie na to uwagi, bo mówię, najpierw miałam recenzować pierwszą, nie drugą. Ale tak wyszło. A więc tak, dla mnie najpiękniejszy jest moment, kiedy właśnie pierwszy tom bardzo mi się spodobał, a w domku czekał na mnie drugi. Kolejnym plusem był fakt, że właśnie ten tom jest utrzymywany na takim samym poziomie jak pierwszy. Akcja brnie do przodu niczym koń wyścigowy, no i nie mamy pojęcia, jak to się wszystko zakończy. Co dziwne, w tej części miejsce akcji jest zupełnie inne, bardziej surowsze i mroczniejsze. Zanika gdzieś tam wcześniejszy luz i trzeba być odrobinie poważniejszym. Jedną z głównych postaci jest Alinę, która nie może już romansować z osobami, które w jakiś sposób jej się spodobały, gdyż teraz każdy ją zna i bacznie obserwuje. Chciałaby być może bardziej wyluzowana i mieć pewną swobodę, ale no ponownie jej każdy krok niestety będzie zależny od płci męskiej, no jakżeby inaczej. Czy zatem będzie musiała się podporządkować, czy zwinnie wywinie się z każdego problemu? No, koniecznie musicie to przeczytać. Jest to tom drugi i nie zauważyłam, aby mnogość wydarzeń się tutaj zmieniła. Wciąż dzieje się coś niespodziewanego, a postacie zyskały dodatkowo miano niezdecydowanych i troszkę bardziej tajemniczych. Czy zatem mają przed nami jakieś niecne tajemnice? Pytanie za 100 punktów. Słuchajcie, o ile w pierwszym tomie postać Alice się nie zmieniła, o tyle tutaj przyjdzie ona dosyć sporą przemianę. Wygląda na to, że nieco dorosła i bardziej rozważnie potrafi podejmować wszelkie decyzje. Bywa, że będzie chciała niektóre fakty przewidzieć i działać tak, by nie sięgnąć może nawet większych szkód, bo wciąż ma w sobie taką pewność siebie i ten takt bycia lepszą i mądrzejszą od innych. Nie chce pokazywać swoich słabości, lecz czy to oznacza, że będzie jakieś posiadała? Wiecie, jest ogrom pytań, a odpowiedzią może być tylko fakt przeczytania tej powieści. Dla mnie największym atutem jest to, że mogłam właśnie nie mogłam przewidzieć tutaj wydarzeń, bo autorka zawsze zostawia nas takim małym niedosytem i jakby niedokończoną akcją z dwoma wyborami. Byśmy mogli nawet sami pomyśleć, jak to się może skończyć. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, że jednak nie. I ten niedosyt sprawia, że chcemy ją czytać i czytać, a jeszcze najlepiej jakby przed końcem się okazało, że wyjdzie kolejny tom. Co w niej mamy? Mamy romanse, zagadki kryminalne, walkę i godność. Jest to fantastyka, jak widzicie, ale no na dosyć sporym poziomie. Bardzo mi się podobała. No mówię, kobiety tutaj chcą być takimi może nawet nie męskimi kobietami, ale chcą, żeby było powiedzmy równouprawnienie, żeby nikt nie traktował jej gorszej ze względu na to, jakiej jest płci, tylko żeby po prostu mogła walczyć, pokazać, że jest twarda. No i tutaj też jest troszeczkę z tomu pierwszego taki powód, to nawet nie jest powód, chodzi po prostu o to, że one chcą ukazać, że mimo już są kobietami, potrafią być silne i potrafią naprawdę bardzo dużo zwojować. A to, że ktoś twierdzi inaczej, to wcale tak nie oznacza. Jest też coś takiego, że zakładają maski, żeby pokazać, że są twarde i waleczne, a tak naprawdę w środku są bardzo kruche. Także powiem Wam, że no, książka jest fajna, bardzo mi się podobała i no i mam nadzieję, że niedługo uda mi się nagrać dla Was tą pierwszą. Tymczasem się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.